Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco, jak zwykle niesamowicie. Cieszę się, że jesteście ze mną, ponieważ tym razem mam Wam do pokazania bardzo fajną, specjalną i cenną dla mnie rzecz, której stałam się ogromną fanką. I mowa tu o oleju z wiesiołka, jak wiecie już tutaj po tytule. Ja ten olej z wiesiołka stosuję całkiem długo, bo już prawie 3 miesiące. I przyniósł u mnie poprawy w sferach, w których inne rzeczy niekoniecznie dawały u mnie tak wymierną różnicę. I w sferach, w których myślałam, że nie nastąpią już jakieś szczególnie duże zmiany, czy jakieś cuda się nie wydarzą, natomiast olej z wiesiołka tutaj bardzo, bardzo mi pomógł, więc będzie troszeczkę o moich bardzo pozytywnych doświadczeniach z tym olejem. Jeśli tego typu filmy w ogóle Was interesują, chciałybyście zobaczyć ich więcej na kanale, to kliknijcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, bo może Wy już macie doświadczenia z wiesiołkiem albo z innym olejem, który jakoś szczególnie pomógł Wam w tych strefach takich zdrowotno-urodowych. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was jest. Ja dzisiaj opowiem Wam o tym, dlaczego olej z wiesiołka jest dla nas taki cenny, dlaczego jest taki specjalny i co go tym czyni. Opowiem Wam o tym, w jakich schorzeniach, przy jakich problemach może pomagać, jakie zmiany widziałam u siebie przy takim dłuższym stosowaniu. Pokażę też, jak go stosowałam, jakie to mniej więcej były ilości i jakie oleje posiadam. Więc tak jak mówiłam, napiszcie mi teraz, czy macie jakieś doświadczenia z olejem z wiesiołka, czy nie, lub w ogóle się przywitajcie i póki co zaczynamy. Jak na pewno wiecie, takich olejów pochodzenia roślinnego, które mogą pomóc nam w bardziej urodowych sprawach, jest na rynku obecnie mnóstwo i ten wybór jest ogromny. Natomiast olejek z wiesiołka wyróżnia się, na pewno jego dość długa historia, szczególnie jeśli chodzi o stosowanie w sferach medycyny naturalnej. Tutaj wiesiołek jest naprawdę od bardzo, bardzo dawna niesamowicie znany i ta jego dobra renoma jest całkowicie zasłużona. To, co wyróżnia olej z wiesiołka, to jego skład. Tutaj mamy do czynienia z ogromną ilością nienasyconych kwasów tłuszczowych, szczególnie linolowego, którego olej z wiesiołka zawiera aż 73%, a do tego jeszcze gamma-linolowego, którego mamy procent mniej więcej 9%. Mamy więc tutaj mnóstwo omega-6, które generalnie najczęściej bywa określone jako prozapalne i nie chcemy tych kwasów tłuszczowych mieć w diecie za dużo. Natomiast jeśli chodzi o wiesiołkowe omega-6, okazuje się, że działanie jest tak naprawdę antyzapalne i to jest dość spory fenomen, jeśli chodzi o tego typu tłuszcze, ponieważ wiesiołek pomoże nam zmniejszyć wszelkie stany zapalne w organizmie i nie będzie się w żaden sposób do ich powstania przyczyniał. Dlatego też działa w bardzo wielu różnego typu zdrowotnych problemach niesamowicie korzystniej. To jest naprawdę największa zaleta, jeśli chodzi o działanie tego olejku. Oprócz tego wiesiołek zawiera fitosterole, które mogą mieć pozytywny wpływ na kobiecy układ hormonalny, o czym jeszcze Wam opowiem. Polifenole, enzymy, witaminę E, witaminę F i minerały. I olej z wiesiołka jest taki, powiedzmy, bardzo u nas znany i bardzo dla naszego rejonu tutaj świata charakterystyczny. Jest u nas bez problemu pozyskiwany, więc możemy powiedzieć, że jest też takim naszym polskim olejem, co jest na pewno dla nas bardzo korzystne, jeśli uważamy, że powinniśmy żywić się lub korzystać z tego, co akurat jest dostępne dla nas naturalnie w danym rejonie. Króciutko wspomnę jeszcze o takich rzeczach, w których olejek wiesiołka może nam pomóc, a które niekoniecznie muszą Was dotyczyć, ale wydaje mi się, że to jest ciekawe i warte tego, żeby tutaj o tym jakoś wspomnieć. Ludzie bardzo chwalą olejek z wiesiołka w problemach z neuropatią cukrzycową i generalnie przy problemach z cukrzycą. Wydaje mi się, że tutaj właśnie decydujący czynnik ma ten wpływ przeciwzapalny, który wiesiołek wykazuje i to jest naprawdę świetna sprawa. Pomaga przy problemach z cholesterolem i bardzo wiele cholesterolem, tak. Wiesiołek bardzo chwalą i stosują też kobiety w okresie menopauzy i przed menopauzą, ponieważ on może troszeczkę naturalnie wspomóc nasze poziomy estrogenu i jeśli wiecie, że ten estrogen u Was jest troszeczkę zaniżony, nie wiem, na przykład po odstawieniu długo przyjmowanych tabletek antykoncepcyjnych, jeśli borykacie się z trądzikiem takim na tle hormonalnym właśnie po tej linii, kiedy na przykład Wasz testosteron jest troszeczkę podwyższony, Wasz estrogen jest delikatnie niżej, to w takich sytuacjach wiesiołek może być naprawdę bardzo, bardzo pomocny. I on faktycznie naprawdę potrafi zbawiennie wpłynąć na kobiecą gospodarkę hormonalną. Wiele dziewczyn mówi nie tylko o poprawie stanu cery przy takich cerach trądzikowych, ale też o wyrównaniu cykli menstruacyjnych, o mniej bolesnych miesiączkach, o miesiączkach, które mogą być troszkę lżejsze, mogą trwać troszeczkę krócej, o tym, że na przykład zanikają objawy PSM, czyli napięcia przedmiesiączkowego, piersi przestają być bolesne. Dużo takich rzeczy, które wynikają właśnie z braku równowagi hormonalnej,
może się poprawić i wisiorek może być tutaj całkiem fajnym rozwiązaniem. Jeśli chcecie stosować go w tym celu, to ja polecam odtworzenie czegoś podobnego, z czym mamy do czynienia w przypadku seed cycling, czyli jedzenia różnego rodzaju nasionek w trakcie cyklu. Wtedy wisiorek możemy stosować na przykład do momentu owulacji. Natomiast 99% przypadków kobiet, które znam i o których czytałam też, stosuje wisiorek po prostu przez cały miesiąc bez żadnych problemów. Natomiast jeśli macie z jakichś przyczyn już bardzo wysokie poziomy estrogenu, to myślę, że warto tutaj się skonsultować jak zawsze z jakimś lekarzem, ginekologiem, kimkolwiek, kto Was prowadzi. Ja praktycznie całe życie, włączając w to okres tego mojego żywego zainteresowania tematami urodowymi, miałam naprawdę najcieńsze paznokcie świata. Miałam paznokcie tak cienkie, że zawsze razem z koleżankami żartowałyśmy, że moje paznokcie są jak kartka papieru i mogę wyginać je w dowolną stronę bez jakiegoś najmniejszego dyskomfortu czy bólu. Moje paznokcie były zawsze bardzo delikatne, łamliwe, łatwo się rozdwajały, żeby jakkolwiek je zapuścić, musiałam naprawdę bardzo mocno się nad nimi modlić, musiałam zawsze malować je odżywkami, smarować skórki olejkami, poświęcać na to bardzo dużo czasu i uwagi. Wszelkiego rodzaju hybrydy na moich paznokciach z powodu ich delikatności trzymają się bardzo, bardzo słabo. Przez to, że te paznokcie są takie mięciutkie, wiele lakierów bardzo szybko odpryskuje. Tak naprawdę jeśli chcę ponosić hybrydę dłużej, to zawsze stosowałam żel albo przedłużałam paznokcie żelem albo akrylem. Tak naprawdę to nie miało wielkiego wpływu na ich stan, ponieważ właściwie od dziecka przez całe moje życie moje paznokcie były ekstremalnie cienkie. Natomiast po jakoś tak mniej więcej 2 miesiącach przyjmowania oleju z wisiołka zorientowałam się, że moje paznokcie zrobiły się długie i zrobiły się bardzo mocne, bardzo grube. Znaczy grube i twarde w taki sposób dla moich paznokci niecodzienny i niespotykany. I to była naprawdę pierwsza różnica, którą zaobserwowałam u siebie. Moja przyjaciółka regularnie ciągnie mnie na skałkę, jak na jakieś wspinaczki i tak dalej. I ja ostatnio za każdym razem jej odmawiam i mówię jej: kochanie, ja naprawdę muszę się nacieszyć tymi paznokciami, ponieważ pierwszy raz w życiu mam tak mocne i tak długie swoje paznokcie, a wiadomo, że przy wspinaczce lepiej, jak wiecie, ściąć je do zera, spiłować lub ewentualnie to w trakcie wspinaczki stanie się samo. I to był to była taka rzecz, której strasznie żartowałyśmy i z której strasznie się śmiałyśmy. Natomiast naprawdę to jest dla mnie nowość. Ja, mając całe życie paznokcie z papieru, nagle mam paznokcie normalnego człowieka. I przypisuję to tylko i wyłącznie wisiołkowi, ponieważ to była akurat jedyna rzecz, którą w tym czasie zmieniałam. A wierzcie mi, że ja przez te wszystkie lata i też takiego mocnego zainteresowania wszelkimi wzmacniaczami do paznokci, i to nie tylko tymi zewnętrznymi, ale też wewnętrznymi, przerobiłam naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy i niewiele dawało jakikolwiek efekt. Kolagen, krzemionka była jak najbardziej okej i myślę, że tutaj też to połączenie z wisiołkiem jakoś zadziałało, natomiast wisiołek tutaj naprawdę dał radę i z tego powodu jestem przeszczęśliwa. Kolejną rzeczą, którą zauważyłam, były moje rzęsy, które zrobiły się bardziej gęste, trochę grubsze i urosły dłuższe. Ja używam odżywek do rzęs faktycznie praktycznie na co dzień, natomiast miałam takie momenty, w których te rzęsy pozostawiały jednak troszkę do życzenia, nawet przy stosowaniu odżywek, jakichś olejków rycynowych i tak dalej, więc wydaje mi się, że tutaj olejek z wisiołka też zadziałał od środka naprawdę fenomenalnie. Te rzęsy są bardziej gęste, grube, ciemne, dłuższe, też na dole, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo ja uwielbiam mieć długie, dolne rzęsy. Jeśli chodzi o skórę, to tak naprawdę mogę Wam powiedzieć bardziej o skórze ciała. Nie widziałam jakiejś wielkiej różnicy na skórze twarzy, ale jakiś czas temu z powodu takich hormonalnych zawirowań miałam też problemy z trądzikiem i wydaje mi się, że tutaj też ten olejek z wisiołka trochę pomógł. Natomiast jeśli chodzi o skórę twarzy, nie widzę jakiejś wielkiej różnicy. Powiedzmy, że ona jest cały czas w miarę okej. Tutaj olej z wisiołka nie był tym olejem, po którym widziałam największy efekt wow, ale o innym jeszcze Wam opowiem w następnym filmie. Na pewno widziałam większą różnicę w skórze, powiedzmy, dłoni, nie wiem, tych tutaj miejsc przy paznokciach, skórek, których nagle jakoś tak nie muszę już smarować, może te dłonie nie są jakoś już tak
bardzo suche. Wydaje mi się, że włosy to jest ta sfera, w której widziałam tak naprawdę najmniejszą różnicę, bo tutaj jakoś nie odczułam specjalnego efektu wow, chociaż wydaje mi się, że być może minęło po prostu jeszcze za mało czasu, bo skoro widziałam taki efekt na rzęsach, to na pewno ta zmiana powinna dotyczyć też włosów, tylko może pojawi się to jak z jakimś takim małym opóźnieniem. Wydaje mi się, że 3 miesiące to już jest taki moment, w którym powinnam widzieć coś jeszcze więcej, ale dam na pewno wysiłkowi tutaj jeszcze więcej czasu, ponieważ ja też tej suplementacji przerywać nie zamierzam. Wydaje mi się, że włosy są delikatnie bardziej lśniące i troszeczkę bardziej sprężyste, ale to też nie jest nic takiego, co by się tutaj mogło jakoś super zauważyć, więc na razie czekam jeszcze na taki efekt, jeśli chodzi o włosy. Ja wiem, że dziewczyny bardzo szybko, znaczy niektóre dziewczyny bardzo szybko chwalą efekty na włosach, piszą o tym, że tych włosów wyrasta nawet trochę więcej, że one są właśnie takie lśniące, bardziej takie mięsiste. Jestem ciekawa, czy tutaj coś u mnie się jeszcze zmieni. Na razie tutaj nie jakoś, wiecie, bez szału. Jeśli chodzi o miesiączki, to kurczę, ja miałam całe życie bardzo bolesne miesiączki, dopóki nie zmieniłam diety i wydaje mi się, że to tutaj jest podstawa. Jest podstawą. Ciężko mi powiedzieć, żeby wisioł jakoś szczególnie przyczynił się do zmiany w moim cyklu, ponieważ mój cykl był całkiem regularny, właściwie przez większość ostatnich lat. Ciężko mi wyłapać jakieś większe zmiany w moim cyklu, o których mogłabym powiedzieć, że wisiołek jest z całą pewnością odpowiedzialny właśnie za nie. Na pewno moje miesiączki są zupełnie bezbolesne, co jest ogromną zaletą, ale na to składa się wiele czynników. Na pewno wisiołek pomógł mi troszeczkę z tymi trądzikowymi problemami, które na szczęście trwały u mnie krótko, ale faktycznie myślę, że mogę w tym celu Wam go polecić i wydaje mi się, że warto próbować. Jeśli macie na przykład PCOS, myślę, że wisiołek też może być całkiem fajnym rozwiązaniem i macie do tego problemy właśnie z cukrem, z poziomami cukru, które, co jest, jeśli chodzi o tę dolegliwość, często powiązane i często się to spotyka, to wydaje mi się, że warto dać wisiołkowi szansę. Moje okresy są stosunkowo bezbolesne przez większość czasu i tak już jest od lat, ale na to składa się, tak jak mówiłam, wiele rzeczy. Zauważyłam, że ten mój okres jest troszeczkę teraz krótszy. Przez dwa pierwsze dni krwawienie jest bardziej obfite, ale szybciej się kończy. I to jest na pewno też taka rzecz, która za czasów wisiołka troszeczkę się zmieniła. Ja nigdy nie miałam jakiegoś zespołu napięcia przedmiesiączkowego, nie miałam szczególnych wahań, jeśli chodzi o humory, więc tutaj Wam nic nie opowiem, ale wiem, że wisiołek też potrafi mieć na to bardzo, bardzo duży wpływ. I wydaje mi się, że wisiołek też może być takim olejem, który warto polecić mamom. Bardzo wiele kobiet wspomina o tym, że wisiołek pomógł im z uderzeniami gorąca, poprawił ich jakość snu w trakcie menopauzy, co jest bardzo ważne i potrafi być bardzo upierdliwe. I poprawił ich ogólne samopoczucie, więc wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, o której warto pamiętać. Jeśli wiecie, że wasza mama męczy się z tego rodzaju rzeczami, to tutaj wisiołek możecie jej jakoś spróbować podsunąć. Jak ja stosowałam wisiołek i którego dokładnie używałam? Obecnie na rynku mamy tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wydaje mi się, że całkiem rozsądną opcją jest kupienie oleju z wisiołka w buteleczce, ale jeśli nie chcemy używać takiej formy, możemy się zdecydować na olej zamknięty w kapsułkach. Ja zaczęłam stosować OE Parol i to był taki pierwszy wisiołek, jakiego używałam. Później przerzuciłam się na Super Primrose Snow, ponieważ te kapsułki były troszeczkę większe. Nie wiem, czy tutaj widać różnicę, ale będziecie miały ją na zbliżeniu. I ja stosowałam ten olejek naprawdę tak najczęściej, wylewając całą zawartość tej kapsułki po przegryzieniu na sałatki, ponieważ jakoś tak za bardzo nie chciałam, łykać tego, pomyślałam sobie, że jeśli już mam dodawać do sałatki niewielką ilość jakiegoś olejku, to olejek z wisiołka będzie najlepszą opcją. I zdradziłam z nim na te parę miesięcy olej lniany,
i olej z wiesiołka zastąpił olej lniany jako mój olej do sałatek. I tak stosowałam go najczęściej. Zjadałam mniej więcej dwie tego typu tabletki, dwie albo trzy, czyli tak naprawdę cztery albo sześć tych mniejszych. I wydaje mi się, że to jest taka ilość, przy której ja już mogłam zobaczyć rezultaty. Teoretycznie więcej, tym lepiej, ale niekoniecznie, bo wiadomo, że nie chcemy mieć też nie wiadomo jak dużo tego tłuszczu w diecie. Przynajmniej u mnie to nie działa zbyt dobrze. Ja też pisałam o tym jakiś czas temu na blogu. Będziecie mogły przeczytać sobie, dam wam link tutaj w opisie. I to jest w tej formie stosowanie oleju z wysiłka jakoś przechodziło mnie łatwiej, było dla mnie też najsmaczniejsze, najprzyjemniejsze. Ten olej nie ma jakiegoś szczególnie nieprzyjemnego zapachu czy smaku, powiedziałabym, że ja osobiście bardzo go lubię. Na pewno jest dla mnie smaczniejszy niż olej lniany, na pewno jest o wiele smaczniejszy niż olejek z czarnuszki, który również uwielbiam, i olejek z rokitnika też troszeczkę mniej mi smakuje, więc tutaj zdecydowanie wisiałek for the win. Tyle ode mnie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jakie są Wasze doświadczenia z tym olejem lub jaki olej generalnie najbardziej pomógł Wam w takich urodowych kwestiach. Opiszcie mi swoje doświadczenia. Jeśli chciałyby się tutaj dodać coś albo o cokolwiek zapytać, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja się z Wami żegnam. Dzięki Wam ślicznie za uwagę. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia w następnym filmiku. Jeśli macie jakieś propozycje albo jakieś rzeczy, w których mogę Wam pomóc, to oczywiście piszcie. Buziaczki i do zobaczenia.